Czy lewica jest za wolnością słowa? Otóż nie. Doskonale pokazała to ostatnia historia ze stowarzyszeniem Nigdy Więcej, które chciało ukarać sędziego Szymona Marciniaka tylko dlatego, że brał udział w konferencji biznesowej organizowanej czy współorganizowanej przez Sławomira Mencena. O tym w dzisiejszym wideoblogu na kanale Afirmacja TV. Paweł Zdziarski, witam i zapraszam. Bardzo głośno zrobiło się o Szymonie Marciniaku już pół roku temu, kiedy sędziował finał Mistrzostw Świata w Katarze. Jednak teraz stał się on bohaterem pewnego w cudzysłowie skandalu. Dlaczego mówię w cudzysłowie? Stowarzyszenie nigdy więcej oskarżyło Szymona Marciniaka, że brał udział w konferencji biznesowej wśród organizatorów był polityk Konfederacji Sławomir Mencen. Ta konferencja nosiła tytuł Everest i była poświęcona osobom, ludziom sukcesu. Jak odnieść sukces w biznesie, jak być człowiekiem, który właśnie osiąga szczyt. Stąd też nazwa Everest. Jak organizatorzy potwierdzali i podkreślali, wydarzenie ma, Charakter totalnie apolityczny, mimo że wśród organizatorów jest polityk. Abstrahując od sympatii czy antypatii politycznych, taka jest, można powiedzieć, obiektywna prawda. Jakkolwiek innej prawdy oczywiście nie ma, jest tylko ta jedna. Ona tam leży, gdzie leży. Nie ma prawdy, która leży po środku. I w tym przypadku również prawda jest taka, że sędzia Marciniak, który poszedł na tę konferencję, który był tam zaproszony, ze względu na to, że osiągnął w, pewnej, w pewnym sensie w swojej karierze szczyt, a więc sędziował finał mundialu. Teraz przed nim kolejne wyzwania, ale myślę też jedno z marzeń, które w swojej zawodowej karierze chciał spełnić, a więc sędziowanie finału Ligi Mistrzów. Niestety Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które współpracuje z polskim związkiem piłki nożnej bo traktowało tę sprawę bardzo poważnie mianowicie wysunęło taki donos no chyba tak można to nazwać donosem na sędziego Marciniaka który to donos no, odbił się szerokim echem właśnie w środowiskach czy też na górach na, samym, na samych górnych szczeblach UEFA. E, I sędzia, niestety, miał e, z tego powodu duże problemy. E, wystarczyła, e, wystarczył taki donos, wystarczył taki, e, tak, wystarczyło takie oszczerstwo e, wystosowane poprzez, przez te środowiska pod adresem sędziego Marciniaka, że on rzekomo sympatyzuje, i tutaj można by pokusić się o wiele cytatów. Ze środowiskami faszyzującymi, skrajnie prawicowymi, że to nie przystoi sędziemu, który ma sędziować tak ważne piłkarskie wydarzenie. I nie przeszkadzało to, że sędzia Marciniak przez wiele lat, wielokrotnie w swojej karierze no, w różny sposób podkreślał, że właśnie tutaj, czy podkreślał, czy wspierał jakieś inicjatywy antyrasistowskie w futbolu. To nie przekonało stowarzyszenia nigdy więcej. Obawiam się, że nie przekonało to również władz UEFA, które, tak jak Donos miał brzmieć poważnie, niestety również potraktowały sprawę poważnie. I e, wystarczyło to, aby sędzia Szymon Marciniak e, o mały włos tego finału Ligi Mistrzów nie sędziował. Co musiał zrobić, aby wyjść z tej sytuacji? Niestety musiał się, szanowni Państwo, pokajać. Musiał e, powiedzieć e, czy napisać oficjalnie, publicznie swoją samokrytykę, odcięcie się od środowisk, z którymi e, wziął udział w tejże Biznesowej konferencji. Musiał powiedzieć, że on absolutnie nie ma z nimi nic, ale to nic wspólnego. I jeszcze tam parę innych haseł, wyświechtanych, musiał wypowiedzieć. Tego wymagała od niego UEFA, która stała się zakładnikiem takich lewackich organizacji jak Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Czym jest ta organizacja? Szanowni Państwo. Warto skupić się trochę na historii, bo czy poważnie traktować, niezależnie od poglądów, czy poważnie należy traktować stowarzyszenie, które 20 lat temu przyznało tytuł, bo to stowarzyszenie chlubi się tym, że taki tytuł przyznaje, Antyfaszysty Roku. I w 2003 roku tytuł Antyfaszysty Roku otrzymał Simon Moleke, ten człowiek, Kameruńczyk. To przestępca, przestępca seksualny, który celowo zarażał kobiety wirusem HIV. Ale ponieważ y, udawał wcześniej piłkarza czy też poetę, udawała mu się ta, y, udawało mu się zwabić kobiety, które stawały się jego ofiarami. I ten człowiek został tutaj y, antyfaszystą roku. Y, mógłbym jeszcze kilka takich y, różnych. Y, Ciemnych stron tego stowarzyszenia wymienić. To jest jedna z najbardziej znanych sytuacji. Pomijając już wszelkie kontrowersyjne wypowiedzi szefostwa tego stowarzyszenia, to jest ogromne wyzwanie dla Polski ogromne wyzwanie, ale też ogromny problem że takie stowarzyszenia mają tak wielki wpływ na organizacje międzynarodowe. Jak się okazuje, to działa w dwie strony. Oczywiście. Finansowanie z zewnątrz, a więc organizacje międzynarodowe, mają wpływ na finansowanie, na działalność organizacji skrajnie lewicowych w Polsce, wręcz takich organizacji wywrotowych, często uderzających w tradycyjne wartości, takie jak życie i rodzina. Ale jak się okazuje, działa to też w drugą stronę, że wystarczy donos takiej lewackiej organizacji i nagle UEFA postawiona do góry nogami. I jeden z najwybitniejszych sędziów, Musiał się pokajać e, i musiał, no niestety, wy, wyrzec się tego, e, poniekąd troszeczkę ze względu na własną karierę, musiał wyrzec się, e, w, w, troszeczkę chyba pewnej części siebie, ponieważ e, gdyby, gdyby nie ta cała sytuacja, być może całe wydarzenie Everest, e, sędzia Szymon Marciniak wspominałby dobrze. Niestety stało się inaczej. E, Tutaj, Szanowni Państwo, pod adresem środowisk prawicowych często padają takie zarzuty, że to prawica cenzuruje, że to prawica chce, aby dominowała jedna i tylko, jednie, jedna, i tylko jedna wyłącznie teoria, czy też jedna partia, i tak dalej. Okazuje się, że za cenzurą tego, co nie jest w myśl Wielu środowisk jest przede wszystkim lewica. I nie można w debacie publicznej na przykład wystąpić, jeżeli się nie zgadza z tym powszechnie panującym nurtem. To znaczy, że te środowiska zaprzeczają samym sobie, bo często mają usta pełne demokracji, wolności itd., itd., tolerancji, ale jak się okazuje, nie mają z tymi słowami wiele wspólnego. Nie wiem, jak będzie dalej przebiegała kariera Szymona Marciniaka. Nie wiem, jak też jaki wpływ będzie miało Stowarzyszenie Nigdy więcej na tego typu sprawy. Warto jednak zauważyć, że problem jest. Warto zauważyć, że weszliśmy, doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście stygmatyzuje się pewne środowiska, robi się to wbrew faktom. A opinia publiczna powszechnie to akceptuje, w tym osoby na bardzo poważnych środowiskach w organizacjach międzynarodowych, takich jak UEFA. To jest e, problem, na który warto zwrócić uwagę. Do tego Państwa zachęcam. Mam nadzieję tylko, Szanowni Państwo, że sport pozostanie sportem, a nie ideologią, choć często przy okazji akcji takich jak Black Lives Matter, niestety, e, wygląda to trochę inaczej. Ocalmy sport. Ocalmy wiele innych wartości z tych wszystkich ideologii, które próbują to wszystko zawłaszczyć, które mają taki charakter totalny, bo to one mają charakter totalny, a nie inne środowiska, którym się to często zarzuca. To tyle na, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Paweł Zdziarski, kanał Afirmacja TV. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.